Witamy Was na przewodniku po Matwis Infie. Jak sama nazwa wskazuje, przedmioty rozszerzone tutaj to matematyka, fizyka i informatyka. Dzisiaj postaramy się Wam przybliżyć co nieco informacji na temat tego profilu i dlaczego to właśnie Ty powinieneś się na nim znaleźć. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa nam się na myśl, to co możemy robić w napisaniu matury z przedmiotu, które rozszerzamy? Jest bardzo wiele opcji. Jeden z najczęściej wybieranych kierunków po napisaniu matury z informatyki, fizyki i matematyki jest informatyka. Kierunek ten jest niezwykle rozwojowy i zapewnia nam idealne podłoże praktyczne i teoretyczne, które jest niezbędne później do podjęcia pracy w zawodzie. Branża IT jest najlepiej przygotowującą nas do wejścia na rynek pracy. Informatyka to jednak nie wszystko, więc jakie inne kierunki wybrać po Matwis Infie? Na szczególną uwagę zasługuje automatyka i robotyka. Jest to kierunek dość trudny i na pewno spodoba się fanatykom nowej technologii, mechaniki i matematyki. Kolejnym świetnym wyborem może być mechatronika. Celem zajęć jest projektowanie, budowanie i testowanie systemów mechanicznych. Co ważne, po ukończeniu studiów absolwent ma świetne perspektywy na przyszłość, bo praca w zawodzie daje duże zarobki. Jeżeli jesteś zdecydowany, że kierunek Matwis Inf jest dla Ciebie, teraz postaramy się przekonać Ciebie, dlaczego akurat Jerome. Lekcje informatyki w dużym stopniu skupiają się na nauce pod maturę. Na lekcjach rozwiązujemy dużo zadań ze zbioru oraz staramy się rozwiązać matury z poprzednich lat. Materiał jest przedstawiany bardzo przejrzyście i zrozumiale. Po każdej przerobionej teorii staramy się zrobić jak najwięcej zadań z danego tematu oraz wyjaśnić niezrozumiałe. Ponadto nauczyciele dają nam w szkole dużo możliwości samorozwoju w zakresie programowania. Dają zadając nam projekty oraz pokazując nam strony internetowe z przykładowymi zadaniami konkursowymi. Ponadto w szkole jest możliwość uczestniczenia w kółkach informatycznych. W szkole również nie brakuje osób, które podjęły się udziału w olimpiadach informatycznych. Przykładem rok temu uczeń naszej szkoły został laureatem 16. Olimpiady Informatycznej. Rozszerzając fizykę w naszej szkole, możesz w ciekawy sposób dowiedzieć się o otaczającym nas świecie. Nie brakuje też ciekawych doświadczeń prowadzonych zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Poza tym, dobrze napisana matura z fizyki to ogrom możliwości na ciekawe studia. A jak wygląda sprawa podczas pandemii? Sądzimy, że nauczyciele poradzili sobie bardzo dobrze. Wiedzą, że całe dnie spędzamy przed komputerem, dlatego te przedmioty, które potrzebne nam są do matury, prowadzone są zdalnie. Natomiast te, na których nie musimy się za bardzo skupiać, niekoniecznie. Klasa pełna ścisłowców nie oznacza, że maturę z polskiego czy angielskiego po prostu chcemy zaliczyć. Nauczyciele przygotowują nas z pełnym zaangażowaniem, abyśmy jak najlepiej napisali przedmioty z jak najwyższym wynikiem. Przekonaliśmy Cię? W takim razie rekrutacja zaczyna się już 17 maja. Miejmy nadzieję, do zobaczenia. Nie, coś na końcu mi nie wyszło. Co wyróżnia nasz Biolchem na tle tych samych kierunków w innych szkołach? Przede wszystkim podejście indywidualne do uczniów. Nauczyciele przygotowują nas do matury, ale równocześnie dbają o to, abyśmy rozwijali...